Z czym nam się kojarzy Japonia? Z Godzillą? Pewnie. Tokio, wieżowce, sushi, manga, przepracowani, ludzie wracający z pracy, kimono, noriaki kasai. Jeszcze kilka innych skojarzeń pewnie gdzieś tam się pojawia. Ale czy Japonia kojarzy wam się ze szczęściem? Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim, co się nazywa Ikigai? Ikigai to filozofia szczęścia, japońska filozofia szczęścia. I o tym jest dzisiejszy odcinek. Na japońskie słowo ikigai składają się dwie części. Iki, oznaczająca życie, i gai, oznaczające wartość. Gdybyśmy zlepili te dwie rzeczy, powstaje ikigai, oznaczające nie mniej, nie więcej, tylko życie, które ma wartość. Niektórzy wskazują, że słowo gai pochodzi od japońskiego kai, oznaczającego muszlę. Muszla z kolei była czymś, co było bardzo, bardzo cenne dla Japończyków w pewnych okresach historycznych. Dlatego ikigai to życie, które ma wartość, życie, które warto przeżyć. W końcu, najprościej mówiąc, powód do tego, żeby rano wstać z łóżka. Większość z nas, kiedy myśli o tym, jak zapewnić sobie dobre życie, skupiamy się na tym, by zdobyć właściwe wykształcenie, dobrą pracę, świetnego partnera, mieć fajne dzieci, ewentualnie, plus spędzać miło czas. To jest dobre życie. W japońskiej filozofii Ikigai dobre życie rozumiane jest nieco inaczej. Dobre życie to takie, które w każdej chwili wypełniamy czymś, co jest wartościowe, co jest właśnie dobre. Na potrzeby naszego zachodniego świata przefiltrowaliśmy jednak to, co głoszą Japończycy, mówiąc o tym, że są cztery główne elementy ikigai. Kiedy spotykacie wielu mówców zachodnich mówiących o ikigai, to najczęściej na tych czterech elementach się skupiają. Mówiąc o tym, czym jest ikigai, wskazują, że ikigai polega na tym, iż robię coś, co jest dobre dla innych. Ikigai polega na tym, że wykorzystuję swoje umiejętności. Ikigai polega na tym, że robię coś, za co otrzymam nagrodę, i w końcu robię coś, co kocham. Łatwo sobie przełożyć to, tak? Jak słyszymy coś takiego, to łatwo sobie przełożyć to na nasze codzienne funkcjonowanie, na pracę, rodzinę, na hobby, na różne zainteresowania. Ale jak za chwilę wam pokażę, takie podejście do ikigai nie jest do końca zgodne z tym, o czym mówią sami Japończycy. Przefiltrowany przez zachodnie umysły w wersji ikigai, ikigai polega na tym, że my dajemy światu coś, co jest dobre. Ale tak naprawdę Japończycy mówią, nie chodzi o to, żeby zmieniać świat. Ja nie jestem tu po to, żeby zmieniać świat. Ja jestem tu po to, żeby tworzyć dobre więzi z innymi. Ikigai oznacza tworzenie i utrzymywanie więzi. Sensem ikigai wcale nie jest dawanie światu tego, czego świat potrzebuje. Sensem ikigai jest skupienie się na najbliższych. Nie na sobie, ale na grupie, która nas otacza. W Japonii, w kulturze japońskiej, grupa jest znacznie ważniejsza niż jednostka. Dodatkowo jeszcze, dobrym wyrazem tego jest to, że kiedy spotka mnie niepowodzenie, to podstawową emocją, którą ludzie odczuwają, jest wstyd przed grupą. Zawiodłem innych. Dlatego ikigai nie polega na tym, że ja zaczynam zmieniać świat na lepsze. To nie jest tak, że będę teraz robił niezwykłe rzeczy po to, żeby świat był lepszy. Nie. Ikigai polega na tym, że ja koncentruję się na budowanie właściwych, dobrych
więzi z innymi, najbliższymi mi ludźmi. Z rodziną, ze społecznością lokalną, ze współpracownikami. Wartością Ikigai są więzi. Te z najbliższymi ludźmi. Wielu z nas, kiedy słyszy o tym, że w Ikigai chodzi o to, żeby robić to, w czym jesteśmy dobrzy, skupia się na tym, że no to skoro jestem dobry w jakiejś czynności, to uczynię z tej czynności źródło moich dochodów, z mojej kariery, postawię na tą czynność po to, żeby zapewnić sobie byt albo sukces. I tak to brzmi w takich mowach mówców motywacyjnych, którzy używają ikigai na potrzeby zachodniego człowieka. Tymczasem Japończycy podchodzą do tego kompletnie inaczej. Nie skupiają się na celu, ale na procesie. Nie skupiają się na tym, co zostanie osiągnięte, ale na tym, by każdego dnia siebie polepszać. Odrobinę. Zadbać o zdrowie, zadbać o swoje umiejętności, rozwijać te umiejętności. Dlatego ikigai może być wszystkim. Moim ikigai może być zajmowanie się dzieckiem. Moim ikigai może być ogród. Moim ikigai może być parzenie herbaty. Doskonale się w robieniu tego, co robię. To jest ikigai. Na tym polega ikigai. Nie doskonale się po to, żeby być sławnym. Doskonale się po to, żeby zarobić. Doskonale się po to, żeby być relatywnie lepszym od innych. Jedyną miarą mojego doskonalenia się jest to, że jestem dzisiaj lepszy niż byłem wczoraj. To jest ikigai. Wielu z nas myśli, że fajnie byłoby, ja też tak myślę, robić za pieniądze coś, co lubimy robić. Więc jeżeli ktoś płaci mi za to, co tak naprawdę lubię robić, to mam ideę. Ikigai jest filozofią, która mówi: w życiu nie chodzi o to, by robić to, co lubimy robić. Ikigai jest filozofią, która mówi: w życiu chodzi o to, by robić coś, co ma wartość, co ma sens. Robić coś, co ma wartość dla ludzi, z którymi obcuję, i robić coś, co w mojej ocenie nadaje sens mojemu życiu. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że chcąc osiągać ikigai, chcąc praktykować ikigai, może tak, powinniśmy zacząć od robienia małych rzeczy. Japończycy mają takie przysłowie, które bardzo do mnie przemawia. Pozwolę sobie przeczytać. Jeśli spróbujesz, może ci się uda. Jeśli nie spróbujesz, to ci się nie uda. Niepowodzenie jest skutkiem niepróbowania. Możesz myśleć o wielkich celach, możesz myśleć o wielkich osiągnięciach, ale tak naprawdę w ikigai chodzi o to, żeby zacząć od małych rzeczy i stawać się w tych małych rzeczach coraz lepszy. Pierwszy. Drugą rzeczą, która wynika z ikigai, jest zaakceptowanie siebie. Zaakceptuj, że może jesteś inny od pozostałych. Może kierują tobą inne wartości. Kultura japońska koncentruje się na zaakceptowaniu różnorodności. A zatem jestem jaki jestem, staram się być lepszy, ale akceptuję, że mogę być inny od pozostałych. Jest to o tyle ważne, że prowadzi nas do trzeciego kroku, który mówi nam o tym, że powinieneś żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Jeżeli czujesz, że twoje życie nie ma sensu, jeżeli czujesz, że idziesz w kierunku, który ci nie odpowiada, to tak naprawdę sam wyrządzasz sobie krzywdę. O tym mówi ikigai. Kolejnym elementem ikigai jest radość z małych rzeczy. Tu jest coś, do czego was namawiam odkąd zacząłem prowadzić bloga czy vloga. Docenianiu małych rzeczy, docenianiu doświadczenia świata poprzez nasze zmysły, docenianiu roli ciekawości w naszym życiu. Ikigai skupia się na docenianiu najmniejszych rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień. I ostatnie, bądź tu i teraz. Czyli skup się na tym, co właśnie robisz, nie myśląc o tym, do jakich konsekwencji to doprowadzi. Oczywiście pod warunkiem, że kierują tobą wartości, które są dla ciebie istotne. Skup się na tym, co tu i teraz.
Czyli krótko mówiąc, skup się na tym, co we współczesnej psychologii określamy jako flow, przepływ. Twoim celem jest maksymalizowanie ilości przepływu. Oczywiście twórcy Ikigai, czy nie wiem, czy można powiedzieć o twórcach Ikigai, ale Ikigai nie stosuje terminu flow, bo to termin pochodzący z psychologii, ale generalnie chodzi o to samo. Nie myśl o tym, jaka nagroda cię czeka za zrobienie dobrej rzeczy. Skup się, żeby tą dobrą rzecz właściwie wykonać. Robić ją teraz z pełnym zaangażowaniem, z wykorzystaniem pełni swoich umiejętności. O to chodzi w Ikigai. A zatem policzmy. Zacznij od małych rzeczy. Uwolnij się, zaakceptuj samego siebie. Żyj zgodnie ze swoimi wartościami, szukaj sensu, żyj w harmonii. Ciesz się z małych rzeczy, skup się na tym, co odczuwasz. Rozbudzaj ciekawość. Bądź tu i teraz. 5 czynności, które wynikają z japońskiej filozofii Ikigai. I z tym was dzisiaj zostawiam.